W Trójmieście działają obecnie 4 terminale kontenerowe. Różnią się wielkością, możliwościami przeładunkowymi i kapitałem. Gdynia Container Terminal jest trzecim co do wielkości, ale ma bardzo rokujące perspektywy. Przyjrzeliśmy się temu bliżej. GCT jako jedyny port kontenerowy jest właścicielem gruntów i urządzeń, na których funkcjonuje. Ta z pozoru niewielka różnica względem konkurentów po pewnym czasie stanie się kolosalna. Nasz właściciel zainwestował nie tylko w urządzenia przeładunkowe, ale zainwestował również w tereny i wszystkie inwestycje infrastrukturalne, jakie tutaj zostały zrobione, jakie trwają, jakie będą trwały, są na nasz własny rachunek. Polityka firmy zdradza wieloletni plan inwestycyjny w to miejsce. Wykupienie terenu na własność wiąże się w początkowej fazie z o wiele większymi nakładami finansowymi. Jest to przeciwieństwem prowadzenia portów przez inne korporacje, które jedynie dzierżawią teren i wyposażenie portu. Zwiększa to rozwój na początku działalności, a w razie kryzysu łatwiej jest wypowiedzieć umowę dzierżawcy. Gdynia Container Terminal ma prawo użytkowania wieczystego do 2089 roku. Jak na razie nasz właściciel deklaruje, przy wynikach ekonomicznych, jakie osiągamy, zamierzamy tak długo tutaj być. Oczywiście data 2089 przemawia do wyobraźni. To nie jest data w moim zasięgu, ani nawet wielu młodych ludzi. Ale dla życia przedsiębiorstwa to nie jest aż tak odległy okres. Od pewnego czasu Maersk zaczął wykorzystywać statki oceaniczne do przewozu kontenerów na Morzu Bałtyckim. W obecnej chwili jedynie DCT jest w stanie je przyjąć ze względu na specjalnie pogłębiony terminal. To się jednak ma wkrótce zmienić, bo Zarząd Morskiego Portu Gdynia już kończy prace projektowe pogłębienia nabrzeża bułgarskiego, który jest przedłużeniem terminalu GCT. To z pewnością przełamie monopol DCT, a jednocześnie zwiększy konkurencyjność Zatoki Gdańskiej, bo za Maerskiem pójdą prędzej czy później też inni przewoźnicy. Wydaje mi się, że zostało to zrobione na dziko, bez myśli przewodniej, bez strategii rozwoju terenów postoczniowych, które, co by nie było, są w granicach administracyjnych gdyńskiego portu. I myślę, że za 10 czy też za 20 lat firmy portowe zlokalizowane w gdyńskim porcie będą miały kłopoty z odzyskaniem tych terenów, które, jestem przekonany, na pewno nie będą wykorzystane w celach portowych, a przecież te tereny są zlokalizowane blisko wody i powinny być do takich celów wykorzystywane. Trudno powiedzieć, jak będą wyglądały wykresy popytu i podaży na rynku przewozów kontenerowych. Teraz głównym wyzwaniem portów jest znalezienie odpowiedniej ilości ładunków. Według szacunkowych prognoz na najbliższe dziesięciolecia sytuacja ta może się obrócić o 180 stopni i niebawem zacznie brakować miejsca do rozwoju portów. Taka sytuacja może się wydarzyć na przykład w Gdyni przez pochopną i źle zaplanowaną prywatyzację stoczni.